Wałbrzyska kronika filmowa. W czasach powojennych Wałbrzych uchodził za miasto stworzone na potrzeby kopalni. Codziennie rano do pracy wstawało kilka tysięcy osób, które do późnego wieczora pracowało, żeby utrzymać swoje rodziny. W tym czasie rozwijał się sport, kultura, a przede wszystkim nie brakowało ludziom pracy. Każdy dumny był z pierwszoligowej drużyny Górnika Wałbrzych, która w 1983 roku jako Beniaminek została mistrzem jesieni, rozgramiając najlepsze polskie drużyny. Na stadionie Górnika w Nowym Mieście pojawiało się wtedy ponad 40 tysięcy Wałbrzyszan. Równie wybitnym składem drużyny piłkarskiej mogło poszczycić się Zagłębie Wałbrzych. Dodatkowo wielkie sukcesy osiągała drużyna koszykówki, zdobywając mistrzostwo i wielokrotnie wicemistrzostwo Polski. Chlubą tego miasta była filharmonia i teatr. A niekwestionowanym centrum rozrywki kulturalnej było Kino Górnik, w którym oprócz seansów filmowych organizowano koncerty oraz ważne uroczystości. W grudniu całe miasto świętowało barburki, a brać górnicza była tą klasą społeczną, która sprawiała, że miasto rozwijało się bardzo dynamicznie i z czasem stało się niekwestionowanym liderem regionu. Dogodne położenie Wałbrzycha, rozbudowana infrastruktura kolejowa i drogowa oraz bogactwo złóż naturalnych sprawiało, że ludziom w Wałbrzychu żyło się dostatnio i wygodnie. Ale kiedy zamknięto kopalnie węglowe i rozpoczęto likwidację fabryk porcelany, miasto zaczęło chylić się ku upadkowi. Niegdyś bogate, dziś przypomina zaścianek innych, znacznie mniejszych miejscowości. Lata świetności Wałbrzycha już dawno minęły. Obecnie nie ma miejsca, gdzie można by spędzić trochę wolnego czasu. Brakuje parków, placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, a nawet zwykłych, bezpiecznych boisk osiedlowych, na których młodzież mogłaby pograć w piłkę. Górniczy Dom Kultury, niegdyś perła Wałbrzycha, podupadł zupełnie. Straszy zdewastowany i niebezpieczny stadion sportowy, a zniszczona murawa i zdewastowane trybuny odpychają swoim wyglądem. W tym czasie w innych miejscowościach remontuje się stadiony sportowe lub buduje się nowsze, jeszcze okazalsze obiekty. Za to tutaj wszystko niszczeje. Wyraźnie widać brak gospodarza, który by troszczył się o sport w mieście. Nasi wspaniali koszykarze, którzy swoją grą rozsławili Wałbrzych poza granicami Polski, dzisiaj nie mają gdzie grać. Ze względu na halę sportową, która nie spełnia wymogów do rozgrywek ligowych, muszą walczyć o punkty w okolicznych miasteczkach z dala od swoich kibiców. Życie w Wałbrzychu też nie należy do tanich. Mieszkańcy płacą za wodę wysokie kwoty, jedne z najwyższych na Dolnym Śląsku. Powodem jest stara i zaniedbana infrastruktura wodociągowa, która powinna być już dawno wyremontowana. Niestety nie wykorzystano przeznaczonych na takie cele środków unijnych, więc połowa wody po prostu wycieka, za co wszyscy mieszkańcy muszą płacić. Ale nie każdemu wiatr w oczy wieje. Najwyższe kierownictwo wodociągów to aż 5 osób z nieprzyzwoicie wysokimi zarobkami. Podobnie jest w mieszkaniówce. Tam też są osoby, które świetnie zarabiają, w odróżnieniu od zwykłych mieszkańców, którzy muszą płacić wysokie czynsze. Zdecydowana większość mieszkań komunalnych jest w opłakanym stanie. Straszą zamurowane okna, wybite szyby i niszczejące pustostany. Wydaje się, że nikt nie dba o lokatorów, a wiele budynków bez pilnych remontów wkrótce obróci się w ruinę. Tymczasem trzyosobowa dyrekcja Miejskiego Zarządu Budynków przez ostatnie 4 lata zarobiła ponad 1,5 miliona złotych. Nie jest też dobrze w drogownictwie. Brak obwodnicy powoduje, że ludzie marnują swój cenny czas stojąc w kilometrowych korkach. Wystarczy rozejrzeć się po mieście, żeby zobaczyć, że Wałbrzych nie ma gospodarza. Znacznie mniejsze i niegdyś biedniejsze miejscowości tętnią życiem i rozwijają się, a z Wałbrzycha codziennie wyjeżdżają ludzie. Najbardziej szkoda wspaniałej młodzieży, która pełna pomysłów i energii wyjeżdża do innych miast albo po prostu za granicę w poszukiwaniu środków do życia.
Wysokie bezrobocie wpływa na zubożenie całego społeczeństwa. Zamykają się sklepy, a małe firmy systematycznie upadają. Jedną z najlepiej prosperujących firm jest składowisko i zakład recyklingu niebezpiecznych odpadów. To tam codziennie przez miasto przejeżdżają ciężarówki z odpadami, które najprawdopodobniej są toksyczne i niebezpieczne. Te substancje składowane są w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych, a opary z palącego się składowiska zatruwają wszystkich mieszkańców Wałbrzycha. Te niebezpieczne substancje, słabo zabezpieczone, mogą przeniknąć do gleby, a ich szkodliwe właściwości mogą powodować zwiększone zachorowania na choroby nowotworowe. Nieświadomi zagrożeń ludzie kąpią się w okolicznych zbiornikach wodnych, bo nikt ich o niebezpieczeństwie nie poinformował. A przecież najbardziej narażone na utratę zdrowia są dzieci, które powinny się zdrowo rozwijać, a jest to niemożliwe w tak zanieczyszczonym środowisku. Ale nie wszystkim powodzi się źle. Prezydent, który w minionej kadencji zarobił około 1 000 000 złotych, jest jednym z najlepiej zarabiających prezydentów miast w regionie. Świetnie zarabia również aż 3 jego zastępców. Wygląda na to, że nad Wałbrzychem ciąży klątwa nietrafionych inwestycji, gdyż za unijne pieniądze wybudowano wiadukt, na który nie prowadzi żadna droga. Wspaniała obwodnica otrzymała estakadę, ale tylko na papierze, za którą ktoś kiedyś otrzymał pieniądze. Ale inwestycja nigdy nie powstała, choć jest bardzo potrzebna całemu miastu. Za ten czyn, tak przecież oczywisty, nikt nie odpowiedział. W innym miejscu od 8 lat straszą niedokończone ekrany dźwiękochłonne, które nie dość, że rdzewieją niezakonserwowane, to jeszcze nie są niezbędne w tym miejscu, a budowa ich kosztowała setki tysięcy złotych. Podobnie jest z boiskiem, które także kosztowało krocie, a do dzisiaj nie nadaje się do użytku. Nadal bulwersuje historia lisiej sztolni, która wielkim nakładem finansowym po przystosowaniu jej do celów turystycznych została zatopiona i porzucona. Za to prezydent miasta, chyba z braku własnych sukcesów, chwali się galerią handlową, która powstała za pieniądze prywatnego inwestora. Wałbrzych fatalnie wypada w zestawieniu z innymi miastami i miasteczkami. Na przykład Lubin. Równie górnicze miasto, a opływa w dostatkach. Ma nowoczesny stadion, piękne dzielnice i wspaniałe boiska przy każdej szkole. Bolesławiec, podobnie jak Wałbrzych, słynący z ceramiki, wybudował Międzynarodowe Centrum Promocji Ceramiki, tym samym rozsławiając wyroby bolesławieckich fabryk na całą Europę. Nawet Mały Jawor odrestaurował starówkę, a Świdnica, niegdyś stojąca w cieniu Wałbrzycha, dzisiaj bryluje nowoczesnymi osiedlami mieszkaniowymi oraz pięknym stylowym rynkiem, na którym warto posiedzieć i odpocząć. W tym mieście brakuje zadbanych parków, ale za to jest bardzo swojsko. Krzaki i wysoka trawa, a w niej śmieci. To często standard. Dobrze czują się tutaj zwierzęta, choć taki krajobraz to wstydliwa wizytówka nowoczesnego miasta. Niektóre szkoły, gdzie kształcą się nasze dzieci, nie wyróżniają się niczym na tle całego miasta. Są takie jak Wałbrzych. Odrapane, zniszczone i pilnie potrzebują remontu. To niewiarygodne, ale kilka z nich nie ma nawet sali gimnastycznej. W późnych godzinach wieczornych na ulicach jest ciemno i niebezpiecznie. Z przyczyn awarii lub oszczędności miasto wyłącza latarnie. Nie ma więc co się dziwić, że ludzie nie wychodzą z domów, bo i gdzie mieliby iść? Hotel Sudety, niegdyś duma dzielnicy Stary Zdrój, dziś jest tylko kolejnym symbolem upadku tego pięknego miasta. To wspaniałe miasto potrzebuje dobrego gospodarza i funduszy, które pomogą mu się rozwinąć. Środki unijne oraz różne dotacje celowe często omijają Wałbrzych. W gronie wszystkich dolnośląskich samorządów Wałbrzych jako drugie co do wielkości miasto w regionie zajmuje niechlubne, bo aż 131 miejsce pod względem pozyskanych funduszy zewnętrznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Trudno powiedzieć, dlaczego władze miasta nie potrafiły wykorzystać czasu doskonałej koniunktury i boomu inwestycyjnego.
strach pomyśleć, jaka będzie przyszłość tego niegdyś pięknego i dumnego miasta. Rok 2010 to czas głębokiego kryzysu i upadku znaczenia Wałbrzycha.